14 listopada. Co zdarzyło się tego dnia w historii? 14 listopada 1806 roku generał Jan Henryk Dąbrowski rozpoczął nabór do Armii Księstwa Warszawskiego, tworzonego w wyniku sojuszu między Napoleonem a Polską. Dąbrowski, będący jednym z dowódców wojsk polskich, odegrał kluczową rolę w organizacji nowego wojska. Rekrutacja miała na celu utworzenie sił zbrojnych, które wspierałyby francuską ekspansję w Europie i przyczyniły się do odbudowy niepodległego państwa polskiego.